Cześć, witajcie moi drodzy. Jestem Endrek85, razem ze mną jest GC. Hej. A to jest nasza wspólna seria z gry The Sims 4. Jest to już drugi odcinek z tej serii. Dobra, zajmiemy się naszymi simami. Na początku Julka... Gdzie tu jest kibelek? Tutaj. Skorzysta. Z potrzeby zobacz. Właśnie, spójrz na potrzeby. No. Jest. I do tego sobie kilka. Ona chce gotować. Weź. Dobra, gotuj. Nie będzie takim spokojnym, nieumiejącym gotować. Dobra, no to zrobimy jej sałatkę. Dla rodziny. Dla rodziny. Dobra. A to co masz? Jesteś zainspirowana. Kreatywna, okej. Steve jeszcze śpi. No on dość późno skończył pracę, dlatego też tak to wygląda. Ma strumienki raczej kiepskie. Jest głodny, do tego spięty, potrzebuje rozrywki. Dobra, Julka. Pokaż, co potrafisz. Tylko sobie paluchów nie utnij. Sałatkę. Oj. To musiało boleć. To też. Chyba nie, to już było. Ojoj. Była bez trzech palców. Okej, okay, nie wiem co tam wylałaś, ale nieważne. Oliwek, tak, tak. Miąchaj, miąchaj. No, czym tak myślisz? Nie, tego się do piekarnika nie wsadza. Nie, serio? Naprawdę? Julka! O chuj. Ja wiem, że to jest zapakowanie lodówki, ale to nie znaczy. Chowajmy to do lodówki. Jeszcze tak z ciekawości spójrzmy. Jakoś w porządku. A gdzie no. To jest jakoś? Tak, teraz ty mi powiedziesz, jakoś. Widziałam. Jeszcze raz otwórz. No, piszę tutaj, no. A, Jezu. Na samej górze. Co ci tam nie smakuje? Zapach taniej lodówki. Czekaj, muszę będzie zmienić tą lodówkę, jak jeszcze trochę zarobię. Julia prawdopodobnie dzisiaj będzie mieć awans, także... Jest. Sama sobie... Jeśli wiesz kasę, to zmienię lodówkę. Ty tam jeszcze zabawy potrzebujesz. No, pograj sobie tutaj w grę. Tutaj trochę słabo idzie, najlepiej to na komputerze. Tylko że ona chyba zaraz do pracy idzie. Ósma. No tak, znaczy 5 minut. No to może być lipa z awansem. No ale dobra. Weźmiemy i pracuj ciężko. To. A jest tutaj taka opcja, bo ja nie widziałem. No, pokażę ci. No okej. Dobra, jak zjadłaś, jest to... Jest tak ukryte, że... Troszkę się skapnie. Sprzątnij od razu, moja droga. Może ty byś sprzątnął, bo w końcu masz takie pragnienia. Nie mam takich pragnień. Dobra, co tam jeszcze masz w... Dobra, no swoich potrzebach w sumie zbyt więcej nie masz. Dobra, idziesz do kompa. Zanim tam dojdziesz, to będzie godzina 9 i będziesz szła do pracy. O, z tym sobie. Dobra, graj sobie. No i koniec, pracy. Pograłaś. Stevie, jak dobra, ty tam wyglądasz? Weź to się do mnie szczęście obudź. Najpierw do łazienki. Dobra, skorzystaj. Potem pójdziesz sobie zjeść. Super. Nie, weź to coś innego. Tylko 8 dni. 8 dni, 8, 7 dni. Tylko 10 dni. 7. Dobra, weź porcję. Boże, na czerwono są. Boże, co oni nieszczęśliwi. Nie no, dramat, to trzeba będzie z nimi... Na tych ludków trzeba nacisnąć. Aha, wyjdź wcześniej z pracy, spoko.
Tylko, że to wszystko obniża praktycznie ocenę pracy. Najlepiej albo normalnie, albo ciężko pracować. Dobra, powracujcie. Gawaj z celebrytami, pokaż to. Co to tu masz? Gawaj z celebrytami. Zwiększa charyzmę, obniża... No, wszystko obniża praktycznie ocenę pracy. No dobra. Szamaj gościu, a potem się zajmiemy twoim rozrywkom. To przekonam też już nie ma. Co to masz? Wygadać się wszystkim. Może iść na miasto. W sumie i tak jesteś wolny. No w sumie tak. Dobra, najpierw zjedz. Myślisz sam o sobie? Naprawdę? Taki kuźwa napis. Przepraszam. No właśnie. Okej. Okay. Jedz, jedz, nie myśl, tylko jedz. Jej, ile to zajmuje czasu. Szamaj, szamaj, nie marudź, no. No. Pozmuwaj, a jakie tam masz te aspiracje jeszcze? Nie mam już nic, no. Aspiracji, nie pracy. Umiejętności. Gwiazdka. A, gwiazdka. Przygotować 5 dużych porcji tostu z serem, przyrządzić 5 wspaniałych posiłków. A, to musisz te tosty z serem. O. A w Tetrisa grasz? Kurde, jaki dziwny ten Tetris. No, zwykły. O, coś ci się udało. Tylko, że to samo było. Co, jak samo, no. Mam myszkę w ręce i się ten, no. Zaraz przegrasz. To widzę. Nie. No dobra. Game over, kosynie. Tak, tak, tak. No dobra, przyspiesz, no to... Nie chcę ci patrzeć, jak się klocuszki układają. Nie. No dobra, już jestem pogodny. Są ciekawsze rzeczy do roboty. Weź go na miasto. Dobra. Au. Ze mnie. Elegancki klub. Bar. Sok z nie wiem, najwięcej jest na tych parkach. Dobra, to idź do... O, może z kimś. To może z tym Jakubem. Zaprzyjaźni się z kimś. Dobra, idź z Jakubem. Musimy mieć przyjaciół, żeby na wesele zaprosić. W sumie tak. W sumie racja. No. Jeszcze raz. Okej, okay. Już słyszę, że się wczytało. Ja nie słyszę. Ja nic nie słyszę dzisiaj. W końcu to ja mam słuchawki na uszach. Grill. No to jest tu serem raczej na grill nie zrobię. No dobra. Gdzie ten gościu? No nie ma go wystawić. Nie. Porozmawiaj z Simką w imieniu Vivian. Ty, Vivian. Bo to złośliwe będziesz rozmawiać z nią. Diabeł. Mikołaj Trzewik, przyjazne powitanie. Podobno tego Borys. Nie Borys. No trochę. Dobra, normalnie, normalne tempo. Oj. Żartuj. To zawsze wszystko słyszę. Dobra. Czy no, w normalnym życiu. Smutny jest. No, pożartuj do niego. Dobra, to tam jeszcze... Czyli trochę za bardzo nie lubię. Dobra, nie, to nie. O! Ale ja go nie próbuję. Pochwal szczerze. No rozwesel go. I próbuj pocieszyć. Chyba jednak nic z tego. Dobra.
Gdyż tutaj z kolegą nie wyjdzie. Jakiś aspołeczny człowiek. O, jest ten, co żeś z nim. Popraw humor. Pochwal szczerze. Że możesz rolkę przesuwać? Wiem. Ale ja wolę... Okej. Okay. No dobra. Pamiętaj, że masz dziewczynę. Popraw humor. Rozmawiaj o dobrym jedzeniu. Popraw humor. Daj spokój z tym poprawieniem humoru. Ulubione przepisy. Shibes. Oh, Circuit Blue, Hosanna. Fajna jest to grafinka. Czuję się kreatywnymi pomysłami. Charyzma ci roz. Shambo, Tarbe, Shabade. Mówimy rozmowa, dobra. Fumu, Benorf. Zapytaj, jak minął dzień. Podywającą historię. A widzicie, jak ty do szkoły, a nie czy na placu zabaw. Ci wchodzą z cechy ma imieniu Jakub Snob. Naprawdę? Snob, samotnik i cecha nieznana. To aż dziwne, że się z tym Tak. Możesz ponarzekać na problemy? Nie wiem jeszcze jakie, ale ponarzekaj. Malutka strzelana. Lemfi nulec, zapin kwar, gorbani. Jewka bumzoi, falenes pitfall. Nie, dzieli się kreatywnymi pomysłami jeszcze raz. Weź więcej opcji. Przyjazne. Okaż podziw. Dobra, okaż podziw. No, to takie rzeczy pewnie powinien lubić. Pochwal szczerze. Więcej opcji przyjazne. No dobrze. Żeby poszedł do łazienki. Potrzebujesz? Proszę. Zabawa higie. Ale zimno z ręce. Anuluj tą rozmowę z nim, bo się chłop zasika przez ciebie. My z Snobem powinien wytrzymać. No co, i teraz nie sika. Dobra, tak mój z ręce, to umyj też zęby. No tak, nie jak na tak. O, Jurka dostała. Dobra. Awans na stanowisko poszukiwaczka konkursów dla amatorów. Julia awansowała i teraz będzie pracować jako poszukiwaczka konkursów dla amatorów. Julia będzie teraz zarabiać dodatkowe 13 simoleonów na godzinę, otrzymując w sumie 36 simoleonów na godzinę. Julia otrzymała także następujący bonus 451 simoleonów, wizytownik pro. Jej najbardziej najbliższa zmiana w pracy piątek o 17. No to mamy dwoje na południu pracować, także spoko. Tak, środa, czwartek ma Julka wolne. No. Co tam chcesz? Kup bar. No chyba cię pogło, gościu. To, że macie 1600 nie oznacza, że od razu bar będziecie mieć. Na razie to lodówkę trzeba na kupić. To już wracaj do domu, bo już Julia wróciła. To
Tak właśnie. Dobra. I od razu kupimy nową lodówkę. Nikt nie marudzą. Właśnie, nikt mają po smaku. Czy zobaczymy, czy w ogóle nas stać na jakąś lepszą. Nie wiem, na coś tam nas powinno być stać, tylko nie wiem na co. No. I proszę bardzo, wczytane. Altana Aga. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Przejdźmy sobie do kuchni i lodówki. Ale to jest ta. No chwilka, zaraz zanim odsyłam, to jeszcze zobaczę, ile kosztuje kolejna. 1400, no to już jest mega, ale... Taka srebrna, taka, co jest na czerwono. 2600. To nas nie będzie stać, ale kup tą za 1400. No dobra, to sprzedajemy. To kupujemy. Julka gdzieś ty jest. Jesteś szczęśliwa. No, sama się ogarnęła, zobacz. No, czy masz C? Ale... To mi się właśnie podoba, że tutaj się czas nie zatrzymuje, tylko ona w domu zajmuje się sobą. Jak ty jesteś na parku? Dobra, rachunków szczęśliwie jeszcze nie ma. Aha, dobra, to masz wolne. Myślę, że ci trzeba do pracy wysłać, ale nie. Ciekawe, jak to będzie na przykład, jak pojedziesz na dodatek z podróżami. Czy też będzie czas szedł tutaj, jak ty będziesz tam, czy w poprzednich częściach zatrzymać? To jest ma... Odpowiedz mi wiarygodną historię. Olałeś mnie. Tak, bo zajmuję się grą. Nie wiem, jak to będzie, jak będzie dodatek. Na razie jest podstawka dopiero co wyszła. Pokaż czułość. Pokaz. Romantyczne. Nie, oświadczaj się jeszcze. No co, ty dopiero 3 dni się znają. No ale co w tym szkodzi? Utwór wygląd. A ile mają do zmiany grupy wiekowej? Romantyczny moment. Flirtuj. Darpsa. Steve ma 78, a Julia? 78. Wow, są tego. Swag! Chociaż tyle. Tenib Sarbzo. Falabo! Skanka Glafin! Dobra. To gdzie tam nie pasi, Stevie? Zabawa ci nie pasi. Weź Julka, niech uprawia jogging. Albo ćwiczy, albo zobacz, co ona potrzebuje do awansu. Julia. Wszystkim do kolejnego awansu potrzebujesz skorzystać z toalety. Miej 4 przyjaciół. O kurczę. Dwóch już mamy. To długo tego awansu nie dostanie. No, przyszedłeś mi czytać książkę? Pewnie ci wiersze czytam. No, bardzo romantyczne. Co tam w tych aspiracjach nie jest? Gwiazdka. Tak. Pięciu przyjaciół. Julia, to by tobie się przydało iść gdzieś na miasto. A jutro Steve pójdzie do pracy, to ty pójdziesz na miasto. Właśnie. Władca cieni. To jak władca pierścienia. Dobra, Julka sobie przeczytała władca cieni. Dobra, a... Aha, jak tam twój... Nie twój, twój. Poziom rozrywki. A książkę czyta, to dobrze. Czytał. Jakiego Julia nie zabałamuciła. Trzeba się przytulnić. Niech Steve naprawi. Co się... z drzwi. Napraw. Wiesz, bo się kibelek zepsuł. Zdobywaj umiejętność majsterkowania. Przyda się.
I teraz tutaj. I wyrzucę. Już wyrzuca! A jej kaszpus. Wracaj. Popsułaś? Posprzątaj. Może niech zjedzą? Coś razie. Chyba. Ka, otwórz. Ten tu już je. Dobra, to nie jest. O, Julia jest śpiąca. Jeszcze trochę energii masz, kobito. No zaraz pójdę spać. No to potrzebujesz pęcherz. Skorzystaj i weź. O, weź prysznic. Julia, ty jeszcze jesz. Julii nie kładź jeszcze spać. Niech ona sobie. Niech się wezmą ze Steven trochę. O. Pobędą ze sobą. O. Ależ ty śpiewasz ładnie. Nie podkłada. Nie do wyposażenia. Kochana. Podkłada to. Odłóż. I odłóż. Co ty chcesz? Kupić sztalugę? No możemy. No dobra, nikt nie będzie. W gabinecie. Już tutaj jest. Dalej. Jadalnia, gabinet. Taluga. No. On tutaj w tym pseudosalonie jest na razie. Tak nie mamy telewizora. A nie tak, stawiaj na prosto. W kącie. No to masz tą sztalugę. Przyrządzić posiłek. Nie. Nikt nie idzie spać. Nie chcę otworzyć książkę. To tam byś się pospieszył pod tym prysznicem. Albo mówisz. Nika może się usiąść. Okropny prysznic? A tam. Możesz zrobić masaż swojej ukochanej. Następnie. No możesz ponarzekać na problemy. Ojoj! Narzekaj. Właśnie dlatego, że jesteś żądliwy, to mi się. Drodź się za lot. Nie. Ty opcji romantyczne. Więcej opcji romantyczne. Pójdź głęboko w oczy. Więcej opcji romantyczne. Więcej. Poproś masaż. Więcej opcji. Więcej opcji. Co chcesz? Czyli Barabara. Masz. Na łóżku. Poszła spać. No tym. Dobra. Bo tak się do tego zabierałeś. Że jej się znudziło czekać. Wiesz co, Julia? Musimy chyba jako pierwsza wstaniesz. Zaraz to mogą spać do oporu. No, co stajesz? Naprawdę? Tak, bo jesteś zbyt głodny, żeby spać. I tak jesteś wyspany. Weź ją już też od toalety. Skorzystaj. Co tam jeszcze masz? No możesz wziąć szybki prysznic. Co tam masz?
Pomóc pod prysznicem. Nie no. Myśleć nie musi pod prysznicem. Następnie otwórz. To serio. No, jeszcze jedna jajecznica została. Dobrze. Co z resztki? Tak, przy stole nikt nie pozmywał, to jemy na kanapie. Ile? Co ty potrzebujesz do pracy? No już nic nie potrzebuję. Aha, tak. Po raz trzeci to powtarzam w ciągu tego krótkiego naprawdę odcinka. Naprawdę? Zamiast jeść, to poszedł zmywać? Aha. No, dobrze się najadł. Gryza okay. Zostawił. O, przyszedł ten. Pseudo kolega. Weź go zaproś. Mika, zaproś dziewczynkę. I Julia niech go trochę poobraca, bo potrzebuje przyjaciół do pracy. Znaczy poobraca w sensie pogada. No właśnie, graj w grę. Pyk. Julia. Przyjazne powitanie. Kabla, kabla czarbe. Gelna, wębu. Dojem. Muszę... Powiedz śmieszną historię. Powiedz, tak, dokładnie. Poznaj. Jakąś mowę zachęcającą. Pobudzona. Czy nic się uczyła? No ale chcę się brać na siłownię. Boże, ten szybki prysznic to da. No możliwe. Właśnie. Następnie. Popraw humor. Za siebie drami. Kreatywny. Ty znasz dwie, ja znam jedną. Tak, dokładnie. Położę w całość. To on też zaprosił. Zaprosił do środka. Opowiedz mi tą historię. I co ona robi w paniku? Czemu ona niewidzialnie gotowała? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ej, no bo... No z nim bardziej, bo z nim chyba jest przyjaciół. Zapytaj, jak minął dzień. Dziel się kreatywnym pomysłem, właśnie. Jesteś kreatywny, to... a ty, Stevie, co tam potrzebujesz? Potrzebujesz skorzystać z kibelka. Zły w koksie ten. Julia, nie przekaż. Pochwal strój. Dobra, weźmy w muskasu tę grę. Jeszcze chłopak będzie mieć wpadkę z pęcherzem. Co ma robić? Teraz na Julię przełączę. Zaraz. Ze siebie drami. Jeszcze raz. Entuzjazmuj się. Wygłoś mowę. Wygłoś. Pogawędkę weź normalną. O, już jest przyjacielem. Gdzie ty poszedł? Aha, śmieci żeś poszedł. O, coś Juli zaraz wskoczy. Charyzma. Stevie, w sumie to ty możesz ugotować tost z serem na przyjęcie. Weź więcej odcinek. Weź przyjazny. Warudy kampol. Tybo wiesz czupasa. Lemfi nulec. Zapin kwar. Ale i tak weźmiesz tą samą. No bo jest poczyna zielona, to trzeba ją brać. Nie trzeba. Trzeba, bo poprawia bardziej. Ale ona nie musi być pobudzona. Gadka na... No nie w romantycznym, no co ty robisz? Sorry, no Boziu, pomyliłem się.
No. Jest szczęśliwa. No, przespięć. Opowiedz dowcip. Dowcip z cyklu Puk Puk. Chowaj to z tym. No to tam się zepsuło, ale nieważne. Nie, to dalej zjajesz nic nie. Aha. Przyjaciel. I przyjaciółka. No. To jeszcze do awansu brakuje jednego przyjaciela, a do awansu tej aspiracji. Co ty robisz? Przyglądasz sieć, tak? Jest 13. No to pochwal się, że... Zabawajcie sobie w kureczkę. Naprawdę? Naprawdę będziesz u nas malował? Ej, no ja miałam malować. To jest snoby jeden. Trzeba było sobie kupić sztany do domu. A nie przychodzić do kogoś malować. Weź nie Juri, jak Ja, Steve. Romantyczne. Ucał. Albo olej gościć, barabara. Kończy opcji romantyczne. Po raz pierwszy. Tak mało romantyczny pierwszy raz mieliśmy. Napisałem, że już poprzednio. Nie. Nie pamiętam właśnie. Nie. No trudno. Bywa. Śpi, tak? I się prześpi. Zmęczył się. Ty niedługo do pracy idziesz. Wstaję przed. Zobaczmy tam potrzeby. Co może mieć potrzeba? No jaki on szczęśliwy. Tańczy do muzyki ze stereo. Nie masz wieży. Dobra, Julia niech sobie teraz pomaluje. Julia. Zmień strój. No sprzedaj kolekcjonerowi, jak nam namalował za darmo. Chyba, że ukradło z naszej kasy. Ale abstrakcja. Dobra, ty Steve. Zmień strój. Tak, sprzątnij. Julia. Ty klasyczny obraz. Duży. Duży. Zatem, że... Aha, okej. Okay. Spada. O, jak mi przykro. Aha, dobra, bo jedę zaraz do pracy, więc rzeczywiście... O, króliczek gotówka. Ten różowy. Aha, to powarczyć do ulepszeń. Dobra, nieważne. Pracuj ciężko. Pracuj ciężko. Julia, o właśnie. Spiesz. Moja droga, malujesz. Abstrakcję widzę. Nie, abstrakcję do klasy. Już pomalowałem. Sprzedaj to. Maluję kolejny. Klasyczny obraz. Duży. Duży. Zobaczmy, co tam namalujesz. No właśnie. Ja, drugi poziom. Że co ci się włączyło? Weź zimny prysznic. Na pewno masz takie pragnienie?
Nie wiem. Sprzedaj ogra. Maluj na sztalucę. Sprzedaj kolekcjonerowi. Klasyczny obraz, duży. Zatem, że tylko 8 na tym zarabiamy, to... No, ale zarabiamy. Najpierw trzeba znaleźć. Na pustyni jest ciężko z tym. Nie no, trzeba kupić doniczki. Pewnie ktoś to przywiózł. Wyłączył się, zanim jak ale zobacz, Steve w pracy też jest zainspirowany, pomimo ciężkiej pracy. Kup instrument, no chyba cię pogło. No sprzedaj. Sprzedaj. No teraz już 63 zarobię. No bo chyba było przez ten. Maluj tam. Coś się będziesz kobieto to przyjmować. Dobra, ona głodna jest. Ale ty głodny jesteś. Nie spojrzałem. Zająłem się znowu ty. No niech stoi. Tort może nie chcę. No. Weź kawałek. Przyspieszmy troszkę. A teraz będzie myśleć, że malować. Tak, myślicielka się włączyła. Czarną plamę namaluję. Coś takiego. Jest, no jak, jest. Tutaj jest domek, burza. Tam jest. Tu jest. No, sztorm na morzu, no. Aha. Super. Ja, a potem co sprzedasz? Naprawdę? Sprzedałaś no jedząc? No a co? Wiesz, masz kiepsko z pęcherzem? Mam nadzieję, że nie będzie się kazać talerzem. Sprzątnij. Czemu miał sprzątnąć? No bo to ty wyjąłeś. Ale mogła dopić po mnie. To chyba jest mleko, a ja nie lubię takiego surowego mleka. Ale... No dobra. Co? Aha, jesteś szczęśliwa, bo zjadłaś jedzenie. Dobrze. Teraz niech trochę... Teraz niech weźmie szybki prysznic. A zobacz na ten... A jeszcze nie jest śpiąca, do tego nie pochodzi. Dobra, i opowiadaj dowcipy. Przyspiesz, tak zanim przyjdzie z pracy. No a teraz przyjdzie z pracy, bo już jest prawie pierwsza. To oni pracują teraz późno. Awans na stanowisko, główny zmywacz naczyń. Wow, porywające! Steve będzie teraz zarabiać dodatkowy 1 simoleon na godzinę. Szaleństwo, otrzymuje w sumie 16 simoleonów na godzinę. Nie no, bez jaj. Ale blat dostałeś firmowy szyk. Steve otrzymał także następujący bonus. 334 simoleony i blat firmowy szyk. Jego najbliższa zmiana pracy 4.16. Sorry, środa wolne. No. Tutaj jak... Nie. Nie. Nie, bo ja mam środa czwarta. Chwilka, bo chciałem zobaczyć. A blat będziesz mieć w tym, wyposażenie rodziny w trybie budowania. Dobra, idź spać. Ale to już chyba na następny odcinek po prostu. Rekomendę, kazał mi spać, aha, Julce. To Steve'owi też idź spać. No, ci zabawa spadła. No, come on. No, Julia, niech sobie do końca. Teraz. Dobra, moi drodzy, to byłoby wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasze kanały, dajcie linki do ulubionych, oceńcie je znajomym. Zostawcie komentarze również. Co jeszcze? W sumie chyba nic takich rzeczy organizacyjnych nie mamy wam do przekazania. Więc zapraszam was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem na kanale GC. A tymczasem jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć! Pa!